Pierwszego dnia w pracy nie byłam ani zdenerwowana, ani niepewna. Czułam, że podołam, że to nie będzie trudne. Miałam mnóstwo energii i pewnie dlatego oddziałowa skierowała mnie na drugie piętro. Pensjonariusze mieszczeni na pierwszym piętrze byli samodzielni. Niektórzy nawet wychodzili do ogrodu, żeby wypalić papierosa i porozmawiać z innymi. Na drugim kładziono obłożnie chorych, których trzeba było myć, przebierać. Karmić tych, którzy nie mogli nawet podnieść ręki z łyżką zupy. Oprócz tego wynosiłam baseny, sprzątałam, myłam podłogi, łazienki. Przykładałam się do roboty. Żadnej taryfy ulgowej. Przełożona to doceniała. Kilka razy nawet dostałam premię uznaniową. Pracowałam też na nocne zmiany. Jako pierwsza przypadła mi akurat ta sylwestrowa. Byłyśmy we dwie zjadzią. Krażyna, gdzieś sylwester. Jadzia z uśmiechem dyskretnie pokazała mi butelkę najtańszego sikacza. Trzeba to oblać, co nie? W końcu to tylko raz w roku. No i wypiłyśmy. Całą butelkę. We dwie. Pierwszy raz w życiu tyle wypiłam. Za dużo tego było jak na mój nieprzywykły do alkoholu żołądek. Gdy wracałam rano do domu tramwajem, zrobiło mi się niedobrze. Szybko wyszłam z wagonu, żeby zwymiotować. W domu mama najpierw nic nie zauważyła. Dopiero kiedy po raz kolejny wybiegłam do toalety, przyjrzała mi się bacznie. Co tak niewyraźnie wyglądasz? Zmrużyła oczy i lustrowała mnie od stóp do głowy. Nic mnie nie jest, mamo. Próbowałam medyć jej oczy. Zatrułam się czymś. <grym> Ale ona nie dała się nabrać. Na alkoholu znała się jak mało kto. Co piłaś? Nie, nie, nie piłam. Jak to nie piłaś, skoro śmierdzisz alkoholem? Spojrzała na mnie triumfująco, zadowolona, że tak świetnie rozwiązała zagadkę mojego złego samopoczucia. Co piłaś? Pewnie wino. Śmierdzisz sikaczem. Ile tego wypiłaś? Niedużo. Mamo, jeden kieliszek, ale nic nie jadłam i dlatego mi zaszkodziło. Co ty za bajki opowiadasz? Natychmiast jedziemy do dyrektorki. Ale po co? Przestraszyłam się, że sprawa z piciem się wyda. Przecież, przecież. zupełnie nie wiedziałam, co powiedzieć. Mamo, proszę. Po co? W mamie z chwili na chwilę wzbierała złość. Po co? Zobaczysz na miejscu. A teraz ubieraj się i jedziemy tam. Jeszcze chwilę się opierałam, ale jak zwykle niedostatecznie. Mama wkroczyła do gabinetu z gradową miną. Czy pani wie, że moja córka wróciła z pracy pijana? Od razu od samego progu zaatakowała dyrektorkę. Tak pijana, że bez przerwy żygała. Dyrektorka, która nic o naszym piciu nie wiedziała, zrobiła wielkie oczy. Proszę pani, proszę się uspokoić. Zwróciła się do mojej mamy. Nie miałam o tym pojęcia, ale jeśli tak było, to jest to bardzo naganne. Ależ się wtedy dyrektorka wściekła. <laughs> nie powiem, bałam się jej trochę, bo była potężną, wąsatą kobietą. Efekt tego był taki, że dostałyśmy obie nagane, ale o zwolnieniu nie było mowy, bo zbyt dobrze pracowałyśmy. Byłyśmy solidne i uczciwe, w pewnym sensie bezcenne. Żeby mi to było ostatni raz, przestrzegła mnie i Jaćkę. W przeciwnym wypadku od razu wylatujecie. Dobrze, pani dyrektor. Położyłyśmy uszy po sobie. To się już więcej nie powtórzy. Słowa dotrzymałam. Nigdy więcej nie piłam w pracy. Miałam wiele cierpliwości do pacjentów. Dużo siły, żeby ich podnosić, karmić, przebierać. A także wysłuchiwać. Niektóre historie z ich życia były naprawdę wstrząsające. Na przykład życiorys pani Gieni ponad 70-letniej staruszki, która niemal od dzieciństwa była niewidoma. Jej los był przerażający. Obydwoje rodzice umarli jeszcze przed wojną. Trafiła do przytułku, gdzie wiadomo było, jaki los czekał dzieci, za którymi nikt się nie wstawił, które nie miały rodziny. Pani Gienia opowiadała, że podczas cotygodniowego odwszawiania Któraś z opiekunek niechcący wlała jej ten płyn do oczu. Niemal zupełnie oślepła. Z dnia na dzień mała, niewidoma dziewczynka była popychadłem i pośmiewiskiem. Łatwym celem dla innych. Jako dorosła zachorowała, a choroba całkowicie unieruchomiła ją w łóżku na ponad pięćdziesiąt lat. Jej ciało było jedną wielką raną, a życie gechenną. A, dziecko, wzdychałam. Przez całe lata prosiłam Boga, żeby mnie szybko zabrał do siebie, ale tak się nie stało. W końcu jednak Bóg jej wysłuchał. Pewnego ranka, kiedy przyszłam do pracy, łóżko pani Gieni było puste. Zmarła w nocy, powiedziała Bożena w odpowiedzi na mój pytający wzrok. Przez chwilę patrzyłam na materac, dopiero co zdjętą pościel. I cieszyłam się w duchu, że biedna pani Gienia już nie cierpi i jest w lepszym świecie. Przymknęłam oczy i odmówiłam po cichu wieczne odpoczywanie. Chciałam wierzyć, że wreszcie jest szczęśliwa. Mnie też zrobiło się lżej na sercu. Lubiłam też zamienić parę słów z Panem Władkiem bez nogi. Chodził z trudem o kulach, ale chodził. Skąd miał tyle optymizmu w sobie? Wiecznie się uśmiechał, żartował. Zwracał się do mnie po imieniu. A ja traktowałam go trochę jak swojego dziadka. Myślę, że mnie lubił. A jak tam Grażynko? Zwracał się do mnie po imieniu. Dużo masz pracy? A jak zwykle, panie Władku. Odpowiadałam w pośpiechu, bo zasuwałam jak głupia. Dzień jak co dzień. Może chcesz landrynkę? Dziękuję. Śmiałam się może później. Weź, miętuska, zachęcał. Będzie ci się lepiej pracować. Częstowałam się i biegłam dalej. Gdy tylko zaczęłam pracę, zaplanowałam sobie, że z pierwszej pensji kupię mamie coś ładnego. Lubiła eleganckie modne ciuchy buty torebki. Piękna lakierowana kopertówka na łańcuszku była idealnym prezentem. Byłam pewna, że jej się spodoba. Była w jej stylu. Tak się cieszyłam, że kupiłam coś specjalnie dla niej, za własne, zarobione pieniądze. Wyobrażałam sobie ten moment. Podchodzę do mamy z prezentem, ona go odwija, ogląda, cieszy się, a potem mi dziękuję, a może nawet mnie przytula. Gdy szłam do niej z pakunkiem, serce waliło mi jak dzwon. To dla ciebie, mamo. Powiedziałam i drżącymi rękami podałam jej prezent owinięty w beżowy papier. Bo wtedy w sklepach nie było innych. Nie wiem, czy ci się spodoba, zacięłam się. Za pierwsze pieniądze. Mama odwinęła pakunek i skrzywiła się. A ja poczułam, że zapadam się pod podłogę. Torebka nie przypadła jej do gustu. A przecież była taka, taka, jak je lubiła. Jak nie masz gustu, to lepiej nie kupuj. Usłyszałam. Poczułam, jakby mnie prąd poraził. Nazajutrz poszła do sklepu, żeby ją zwrócić. Mogłaby wymienić na inną, ale tego nie zrobiła. Z pierwszej wypłaty także dla siebie kupiłam prawdziwą, dorosłą torebkę. Kiedyś, gdy byłam jeszcze w siódmej klasie, modne dziewczyny nosiły do szkoły już tylko torebki zamiast tornistrów, a ja biegałam ze starą, zniszczoną teczką. No, bo nikogo nie obchodziło, że chciałabym wyglądać tak samo jak one. Dopiero kiedy zaczęłam zarabiać, mogłam spełnić swoje marzenia o fajniejszych ciuchach. Wtedy też zaczęłam farbować włosy. Byłam szatynką o opalonej cerze, ale chciałam mieć kruczo-czarne włosy. Farby były wtedy naprawdę podłej jakości, ale to mnie wcale nie zrażało. Jeździłam po nie do drogerii do pani Polańskiej, a potem w domu mozolnie nakładałam pędzelkiem. Farbowanie włosów było w moich oczach oznaką dorosłości. Pierwsze lato po skończeniu szkoły podstawowej było dla mnie pamiętne nie tylko z powodu podjęcia pracy. Kiedy tylko zrobiło się ciepło, jeździłam z koleżankami nad Stawy Jana, gdzie można było wypożyczać łódki. Do ratownika Władka przyjeżdżał młodszy kolega licealista Andrzej. Wspaniale grał na gitarze. Kiedy go zobaczyłam, od razu coś zaiskrzyło. Chciałam coś do niego zagadnąć, ale to on pierwszy odezwał się do mnie. Podoba ci się? Co? wydukałam zaskoczona. No, jak gram? Podoba ci się? Tak, bardzo. Jak się. Jak pan się tego nauczył? Jaki pan? uśmiechnął się. Mówmy sobie po imieniu jestem Andrzej. E, ja Grażyna. Chwilę patrzyliśmy na siebie z zainteresowaniem, ale nie mogłam długo wytrzymać jego wzroku i spojrzałam w dół na własne buty. Jak się nauczyłem? zastanowił się. W szkole muzycznej, na nagdańskiej. Przedtem dużo ćwiczyłem. Kiedy usłyszę jakąś melodię, od razu potrafię ją zagrać. Gestem poprosił, żebym podała mu rękę. Zawahałam się. A, popatrz! ciągnął dalej. Tu jest sześć strun. Każda ma inny dźwięk. Jeśli tu przyciśniesz, to zabrzmi tak. O, a jeśli tutaj, to tak. Pokazywał mi, jak się gra, a ja czułam, jakby nie struny przyciskał, ale jakieś punkty we mnie. Dziwne uczucie, oszałamiające i przyjemne. Do dziś nie wiem, czy wiedział, jakie wrażenie na mnie wywarła. A do tego jeszcze są progi. Im próg jest bliżej gryfu, tym dźwięk jest wyższy, a im dalej niższy. A, chcesz? Nadal spojrzał mi głęboko w oczy. Zagram ci tango. Chciałam, żeby grał, ale udawałam, że mi na tym nie zależy. Może dlatego, że bardzo mi się podobał. Marzyłam, żeby ta chwila trwała jak najdłużej. Czekałam, aż znowu wyciągnie swoją dłoń. Podałabym mu swoją bez wahania. No, niestety, zawołał go Władek. Andrzej uśmiechnął się, przepraszający, odłożył gitarę i poszedł za kolegą. Zanim zniknął za rogiem budki z łódkami, obejrzał się i spojrzał na mnie. Nic jednak nie powiedział. Byłam trochę zła na niego, ale bardziej cieszyłam się, że go poznałam. Mocno przeżywałam nasze pierwsze spotkanie. Nazajutrz. Znowu przyszłam nad Staw. Noc zatarła nieco obraz Andrzeja w moich wspomnieniach, ale rano jakiś impuls sprawił, że znów chciałam się tam znaleźć i zobaczyć go. Tym razem porozmawialiśmy dłużej. Czułam, że coś się między nami dzieje, ale nie umiałam tego nazwać. Co tu dużo mówić, nie byłam doświadczona w sprawach męsko-damskich. Trochę rozmawiałyśmy z Halinką o facetach, ale więcej w tym było chichrania się niż poważnego zastanawiania nad tymi sprawami. No i jak? spytał Andrzej, kiedy mnie zobaczył. Zastanowiłaś się? Chcesz się nauczyć grać? Ja? Nadal obezwładniała mnie nieśmiałość. No, no, przecież nie ja. Nikogo więcej tu nie ma. Zaśmiał się. Podaj mi swoją dłoń. Zobaczę, czy się nadaje do gitary. A nie każda się nadaje? Spytałam naiwnie. <grym> Byłam taka zielona. Oczywiście, Andrzej bujał mnie z tą ręką. Chciał mnie po prostu dotknąć, potrzymać. I tak się rzeczywiście stało. Podałam mu dłoń, on ją złapał, trzymał i udawał, że się jej przypatruje, a tak naprawdę gładził ją. Może nawet pieścił? Poczułam fale wzbierającego we mnie gorąca, dobrze wiedząc, że to nie działo się za sprawą słońca, które już wysoko wznosiło się na niebie. No jak? Nadaje się? Zapytałam nadal mocno o nieśmielona. O, jeszcze jak? Odparł, siląc się na powagę. Jeszcze tylko sprawdzę drugą dłoń. Wtedy będę miał pewność. Nie pytając o zgodę, chwycił drugą dłoń i przytulił do swojej twarzy. Musiałam się mocno zaczerwienić, bo nagle Andrzej głośno się roześmiał. Ha, <laughs> pierwszy raz rozmawiam z warzywem, śmiał się dalej. Z, z jakim warzywem? O czym pan mówi? Ja, jaki pan, mówiłem już, że Andrzej jestem. Gdy dostrzegł na mojej twarzy zdenerwowanie, powstrzymał śmiech. Z warzywem, bo jesteś czerwona jak burak. Szkoda, że nie mam lusterka, ale jak chcesz, to podejdziemy do wody i będziesz mogła się przejrzeć. Dobrze. Ścisnęłam jego silną męską dłoń i poszliśmy nad brzeg jeziora. Spotykaliśmy się coraz częściej, jednak hmm, niewiele brakowało, a moje życie potoczyłoby się zupełnie inaczej. Na początku lata dostałam kuszącą propozycję. Grażynko, pojedź ze mną nad morze, do piasków. Robota nie jest ciężka, zarobisz trochę grosza, zachęcała mnie ciocia. Wolnej chwili pospacerujesz, wykąpiesz się w morzu. I tak podjęłam pracę w kuchni, w ośrodku czasowym. Rzeczywiście dawałam sobie radę. Kto jak nie ja od małego przywykła do roboty. W wolnych chwilach spacerowałam brzegiem morza. Któregoś dnia stałam przy wydmach i patrzyłam na morze, kiedy zaczepił mnie jeden z żołnierzy stacjonujących nieopodal. Ładny widok! zagaił wojak. Podoba się pani? kiwnęłam głową i uśmiechnęłam się. Przyjechała pani na wakacje? Nie, do pracy w kuchni. A ja wskazał na swój mundur i zaśmiał się: na służbę. Był wysoki, miał jasne włosy, ciepłe spojrzenie. Spodobał mi się. Wyglądał na wrażliwego, uczuciowego człowieka. Pójdziemy jutro na spacer koło dziewiętnastej? Jak już wszystko pani zrobi? Nie pani, zaprotestowałam. Grażyna jestem. Podałam mu rękę, a on ją delikatnie uścisnął. Ryszard, przedstawił się. No, rysiek po prostu. Spacerowaliśmy następnego dnia i kolejnego. Dobrze nam się rozmawiało. Opowiadałam mu o swojej pracy i o łodzi, o mieście, w którym przeżywałam swoje dzieciństwo i wiek dojrzewania. Opowiadałam mu o tłumie ludzi spacerujących ulicami, o gazeciarzach wydzierających się od świtu, znudzonych sprzedawcach oferujących wodę sodową lub na czerwono zabarwioną oranżadę. O ludziach stojących w długich kolejkach do kin, w których niewygodne, twarde krzesła składały się z trzaskiem podczas wstawania, gdy kończył się seans. O gołębiach fruwających nad domami bałut czy hojen. – Masz kogoś? – przerwał mi. – Chłopaka, znaczy. Masz? – Nie – pokręciłam głową. Wyraźnie się ucieszył. Wyczułam, że mu się podobam. Mnie też przypadł do gustu, ale gdzieś z tyłu głowy cały czas nosiłam obraz Andrzeja. Pamięć dotyku jest silna. Brodziliśmy z ryśkiem boso po płyciźnie, szukaliśmy bursztynów, muszelek. Któregoś dnia znalazł naprawdę ładny, całkiem spory kamień. Stanął przede mną i poprosił, żebym zamknęła oczy i otworzyła dłoń. Trochę się wahałam. Po chwili poczułam coś chłodnego na dłoni i nawet w pewnym momencie się wzdrygnęłam, a jeśli to żaba, pomyślałam i przerażona szybko otworzyłam dłoń. Leżał na niej duży bursztyn. Jaki ładny. Naprawdę piękny. Skąd go masz? Znalazłem. Od razu pomyślałem, że ci go podaruję. Chyba poczerwieniałam. Byłby z niego piękny pierścionek, ocenił. Może nawet zaręczynowy, zerknął na mnie z nadzieją, ale ja błądziłam wzrokiem po niebie. Nie umiałam znaleźć żadnych słów. Uniosłam bursztyn wyżej, żeby przepłynęły przez niego promienie słoneczne. Przez chwilę patrzyliśmy zauroczeni. Wtedy zrozumiałam, co znaczy bursztynowe światło. Nasycony, głęboki, słoneczny kolor niósł wszystko co dobre. Radość, nadzieje, spokój. Staliśmy tak w milczeniu. – Pochodzę z Mazur – powiedział. – Niedługo kończę służbę i mógłbym po ciebie przyjechać, wiesz? Czułam, że jest zdeterminowany. – Zabrałbym cię do siebie. – Przedstawił rodzicom? – A co ty na to? – Miał… Miał taki łagodny głos. Wyczuwałam, że w środku był dobry. Podobał mi się ten pomysł z Mazurami, z wizytą jego rodziców. Dobrze, odpowiedziałam, aczkolwiek czułam w sobie wahanie. Wymieńmy się adresami. Jednak nie to było mi nam przeznaczone. Nie zostałam na drugi turnus, chociaż mi proponowano. Chciałam jak najszybciej wrócić do łodzi. Myślę, że zatęskniłam za Andrzejem, choć nie do końca zdawałam sobie z tego sprawę. Po powrocie do domu któregoś dnia dostałam telegram. Przyjeżdżam w czwartek. Stop. Zatrzymam się w domu żołnierza. Stop. Ryszard. Wystraszyłam się na dobre. Andrzej cały czas kręcił się koło mnie, i choć nie byliśmy jeszcze w oficjalnym związku, nasza relacja stawała się coraz poważniejsza. W nocy nie mogłam sobie znaleźć miejsca. Jak to powiedzieć Ryszkowi, że nic z tego nie będzie? No, podobał mi się, owszem, jednak zakochana byłam w Andrzeju. Na zajutrz pobiegłam do siostry. Halinka, błagam cię, wyślij telegram Ryśkowi. Napisz, że wszystko nieaktualne, bo ja kogoś mam. Proszę, zrób to dla mnie. On ma przyjechać w czwartek. Jak dojdzie do konfrontacji, spalę się ze wstydu. Nie wiem, czy zdołałabym wytłumaczyć to Andrzejowi, a nie chcę go stracić. A Rysiek oczywiście nigdy już się nie odezwał. Po latach... Żałowałam, że podjęłam taką decyzję. Wtedy wracałam myślami do piasków, do tamtych dni, gdy bez beztrosko spacerowałam po plaży z miłym, dobrym mężczyzną, a życie dopiero nabierało kształtów. Jakby się wszystko potoczyło, gdybym z nim wtedy pojechała na Mazury i została jego żoną? Co by się wydarzyło, gdybym. Pozwoliła mu oddać do jubilera tamten kamień, a później sunęła go na palec jako pierścionek zaręczynowy. Nigdy się tego nie dowiem. Marzyłam, by przedstawić mamie Andrzeja. Czułam się już dorosła i gotowa na nowe życie. Gdy kilka razy bąknęłam coś o nim, mama od razu się denerwowała. Nie ma mowy. Oznajmiła mi surowo pewnego dnia: Nie będziesz się włóczyć z chłopakami. Oczywiście spotykaliśmy się nadal, ale pokryjomu. Gdy przez lata wszystkiego mi zabraniała i zakazywała, nauczyłam się oszukiwać ją. Czułam się więziona przez nią, a jednocześnie wewnętrznie myślałam, że eksploduje. Nigdy się jej otwarcie nie sprzeciwiałam, bo nie mogłam. Byłam przecież nieletnia. Gdy chciałam się wyrwać do kawiarni z dziewczynami z sąsiedztwa, z Zosią i Jadzią, musiałam wymyślać jakąś wiarygodną historyjkę. Maglowała mnie, a dokąd, a po co, a z kim. Na koniec przeważnie stwierdzała, że nigdzie nie pójdę, mam siedzieć w domu. Dlaczego nigdy nie powiedziałam jej nie? Dlaczego nigdy się jej nie postawiłam? No przecież mogłam. Może mój sprzeciw jakoś by na nią podziałał? Może wtedy zmieniłaby swój stosunek do mnie? Może nawet otrzeźwiłoby ją to i wreszcie spojrzałaby na mnie innymi ludzkimi oczami. Może. Jednak ja nawet teraz, gdyby wstała z grobu i stanęła przede mną, pewnie nadal nie ośmieliłabym się sprzeciwić jej. Zostałam przez nią wychowana na osobę posłuszną i bezwolną. Któregoś lipcowego dnia następnego roku przyszłam z pracy cholernie zmęczona. Chciałam szybko coś zjeść i wymknąć się na spotkanie z koleżankami. Mama leżała na tapczanie z głową w poduszce. Na początku myślałam, że śpi, ale jakoś dziwnie harczała. Wydawało mi się to trochę nienaturalne. Nigdy wcześniej nie słyszałam, żeby wydawała takie dźwięki. Stąpałam po domu na palcach, starałam się nie zbudzić potwora, żeby się zaraz o coś nie awanturował. W pierwszej chwili pomyślałam, że po prostu głośniej chrapała. Nie przyszło mi do głowy, że coś z nią było nie tak. Zajęłam się swoimi sprawami. Po jakimś czasie a minęło może pół godziny Harkot się nasilił. Mamo! Zaniepokojona, lekko potrząsnęła jej ramieniem. Mamo, co ci jest? Nie odpowiedziała. Miałam wrażenie, że oddycha dziwnie, że to nie jest zwykły oddech ani sen. Wystraszyłam się. Mamo, mamo! Zdenerwowana zaczęła nią potrząsać. Mamo, obudź się! Nie reagowała. Ojczyma nie było w domu. Szybko Pobiegłam po pomoc do babci. Wezwała pogotowie. Przyjechali błyskawicznie. Lekarz i sanitariusz. Reanimacja. I ten moment, w którym spojrzeli na mnie i bezradnie rozłożyli ręce. Stałam obok i nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje że to się dzieje naprawdę. To było tak, jakbym oglądała film obserwowała z zewnątrz swoje życie. Z wargami powtarzałam przez chwilę. Moja mama umarła. Nie, nie, nie wierzę w to. Babcia tuliła mnie mocno. Zaczęłam płakać. Płakałam głośno, z całych sił. Po prostu nie wierzę, że już jej nie ma. Tak bardzo ją kochałam. Wiem, Aniołku, wiem. Babcia obejmowała mnie czule, jakby chciała Ochronić przed całym złem świata. Taka była już wtedy stareńka, taka zmęczona życiem, a jednak znajdowała siłę, by dźwigać razem ze mną to cierpienie. Tyle lat minęło od tamtego strasznego dnia, a ja wcale nie myślę o nim inaczej. Tamte chwile nie zbladły, czas ich nie zmienił. Umarła moja mama i nikt mi już jej nie zastąpi. Choć była, jaka była. Myślę, że uwierzycie, gdy powiem, że bardzo ją kochałam. Tak bywa w życiu, że kochamy w równym stopniu, jak nienawidzimy. Czy jakiekolwiek dziecko pyta o to, czy jego matka jest, była dobra? Matka do pewnego czasu jest dla dziecka bogiem. Dopiero z upływem lat zmienia się w człowieka, partnera, przyjaciela. Czasem zastanawiam się, czym jest ten szczególny rodzaj więzi, który nie pozwala dziecku na trzeźwy ogląd sytuacji, na chłodne spojrzenie na drugiego człowieka, który wyrządza mu oczywistą krzywdę. Często słyszałam opowieści o złych matkach, czytałam w prasie, że matka zrobiła to czy tamto swojemu dziecku, pobiła je, przypaliła papierosem, napoiła wódką, a dziecko i tak tę matkę nadal kochało. Choć wydawałoby się, że nie powinno nawet spojrzeć w jej stronę. No tak. Byłam dzieckiem bitym i poniewieranym. Jednak mama wciąż była mamą. I kiedy jej zabrakło, tęskniłam za nią, jak za najlepszą osobą, jaką udało mi się kiedykolwiek w życiu spotkać. Dzień przed swoją śmiercią, być może, żeby uczcić pamięć ojca mojego dziadka, który umarł dwa dni wcześniej, urządziła sobie z ciocią popijawę. Była to jej ostatnia wieczerza jakakolwiek. Nie wiem, może naprawdę przeżyła śmierć dziadka na tyle mocno, że miało to wpływ na jej zdrowie, na serce. Ta libacja była gwoździem do jej trumny. Wtedy tak nie myślałam, w ogóle nie myślałam. Nic nie myślałam, płakałam tylko.